Magnolie, rododendrony to przykłady kwiatów, które kwitną krótko, ale zjawiskowo. Żeby je zobaczyć, wcale nie trzeba odwiedzać ogrodów botanicznych. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej po Jeziorze w Olsztynie muszą zaledwie wyjść z domu, by móc podziwiać kolorowe zieleńce, a w wolnej chwili poćwiczyć na plenerowej siłowni. Uwielbiam zieleń, kwiaty w ogóle, coś pięknego. Trzeba podkreślić, że spółdzielnia robi wszystko, żeby tu było przyjemnie. I naprawdę tak jest. Jest, jak pani widzi, wykoszony, pograbiony, czysto. Naprawdę fantastycznie się tu mieszka. Tu jest tak pięknie, dlatego przerzuciłam się z Kików, ponieważ chodziłam na Skandę, to takim ja jestem w ogóle aktywną osobą, chodziłam na Skandę, więc jednak kawałek trzeba było przejść ulicą. Natomiast tu jest pięknie zielono, tu piękne te magnolie kwitną, jest cudownie. Zieleńce i tereny zielone wymagają wiele troski oraz całorocznej pracy, aby utrzymać je w nienagannym stanie. Mieszkańcy doceniają te nasze wysiłki. W związku z tym w tym roku wykonaliśmy już 5 takich skwerów właśnie z urządzeniami fitness, z ławeczkami, z nasadzeniami kwitnącej zieleni. W tej chwili łącznie cała spółdzielnia dysponuje 16 takimi miejscami. Wśród nowych sprzętów, które pomagają w utrzymaniu terenu w świetnym stanie, pojawił się karczownik do pni oraz kosiarka, która od razu zbiera skoszoną trawę. Spółdzielnia inwestuje, by okolica sąsiadująca z jej zabudowaniami była dla mieszkańców miejscem wypoczynku i relaksu. Słyszałem zdanie jednej z mieszkanek, która powiedziała, że u nas jest jak w uzdrowisku. Mamy dużo starszych mieszkańców, którym trudno wybrać się do parku centralnego czy nad jezioro Dłudzie, Uciel. Chcemy, żeby po wyjściu z klatki schodowej mogli odpocząć w pięknym otoczeniu. Program tworzenia skwerów na terenie spółdzielni mieszkaniowej po Jeziorze jest programem wieloletnim. Władze spółdzielni zapewniają, że w planach jest jeszcze więcej zieleńców, które niemal na każdym kroku będą cieszyć oko spacerowiczów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv